Witam, tu Puma Kot GPS. Tym razem zapraszam Was na niecodzienne nagranie. Od dłuższego czasu już obserwuję niebo nad Straszynem, bo pojawiają się obiekty. Może to UFO, może coś innego, ale były do tej pory nie za bardzo uchwytne, aż do wczoraj. Obserwowałem ten obiekt około 10 minut. Przemieszczał się w górę, w dół, w lewo, w prawo. Płonął jak słońce w środku nocy. Mam aparat, który w zupełnej ciemności dość potrafi wyraźnie zrobić zdjęcie. Są tutaj widoczne, jak możecie obejrzeć. Przerobiłem je troszeczkę na programie graficznym, czyli wyszczególniłem negatyw, wyróżniłem kolorystykę, żeby było widać jeszcze lepiej ten obiekt. Na pewno ten obiekt to nie jest nic, co wykonałby człowiek, chyba że już jesteśmy na tak wysokim poziomie, ale my zwykli obywatele tego nie wiemy, bo pierwszy raz się pojawił i po chwili ruszył do góry z taką prędkością, że to trudno sobie nawet wyobrazić. W tym czasie szybko wziąłem aparat i po około 10 minutach obiekt wrócił i wytwarzał na niebie naprawdę fantastyczne kombinacje. Tylko że jak ja zacząłem robić zdjęcie, to już było koło końcówka, bo próbowałem ustawić w aparacie ustawienie na noc. Po prostu, no co tu dużo mówić, nie byłem przygotowany, że spotkam UFO, które będę mógł sfotografować. Poruszał się zupełnie bez dźwięku. Wielkość obiektu porównując do latarni i innych obiektów, które były pod nim, szacuję mniej więcej na między 40 a 70-80 metrów, więc to był potężny, duży obiekt. Więc w środku nocy takie słońce. Jeżeli ktoś jeszcze widział ten obiekt, obiekty, nie wiem, może nad Gdańskiem, może nad Straszynem, piszcie, komentujcie. Proszę bez żadnych głupich komentarzy, śmiechów. Ja też na to patrzę chłodnym okiem, ale wiem, co widziałem. Dziękuję dla wszystkich za oglądanie. Pamiętajcie subskrybować, by kanał się rozwijał, by były coraz ciekawsze i lepsze filmy. Pozdrawiam Was wszystkich. Życzę miłego wieczoru.